każdy mu odpowie: on i ja, on jest taki dobry, on i ja, świat jest im cudowny. Mama, 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 Maria, mama, 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 Maria, mama, mama. Mama Maria, mama, mama, matka moja, Jezus mój jest przyjaciele. Moje życie jest nim radosne. Wiem, że mnie kocha i nie opuści. Na niego zawsze liczyć mogę. On i ja, każdy mu odpowie. On i ja, on jest dobry. On i ja, świat jest cudowny. On i ja, on jest taki dobry. Mama, 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 Maria, 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 mama, mama. Tak, ale pięknie. Po górach dolina rozlega się dzwon. Ludziom osią, Ave, Ave, Ave Maria. Zdrowaś Maria, Ave, Ave, Ave Maria. I tylko w tym punkcie dewocjonalium obok toalet. Ale wiem, że będą następne egzemplarze. Wejdziemy do kościoła wszyscy, kto chce może obejść na kolanach ołtarz dookoła i później już udajemy się modlić indywidualnie w sanktuarium. Bóg zapłać za wspólną pielgrzymkę. Próba imponująca, jeżeli chodzi o ilość. Myślę, że tym bardziej jakość pielgrzymów też jest dobra. Prowadź je tam,
gdzie rano świeża jest, wśród tylu dróg, poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie rano świeża jest. Wejdziemy teraz do Matki Bożej. Znaki i tuby zostają na zewnątrz. Już w ciszy każdy złoży hołd pieniądze. Och, 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 strach co narodu. Och, och. Panią, ale te wocie moje mamy same. Srebrne.
nic. Ale sam myśli. Przed nami wiele osób tutaj wędrowało, przybywało, jak tą chodnicę prosić o różne łaski. Wśród nich było jeszcze 15 lat temu, była zdecydowali się rodzice, aby tutaj przyjść z 5-letnią Martą, prosić o łaskę zdrowia. Wszystko wskazywało na to, że astma, która się rozpoczyna, pozostanie z nią całe życie, skoro medycy wtedy nie potrafili sobie z tym poradzić. I stało się tak, że po przybyciu tutaj, po modlitwie w tym sanktuarium, po łasce tej 5-letniej Marty, granicy Matki Bożej w Turecji, szybko odzyskała pełnię zdrowia. Dzisiaj osobiście rozmawiałem z mężczyzną, był też jej mąż, była trójka dzieci. Nie udało się tylko zaprosić ich, aby o tej porze do mikrofonu sama podeszła i powiedziała o tej wielkiej łasce sprzed około 35 lat. Prosiła jednak, aby wam przekazać te informacje, aby ta informacja również was wezwała do bardziej gorącej, intensywnej modlitwy, prośby. Wiemy też, że człowiekowi łatwiej jest prosić niż dziękować. Chciałbym, abyśmy w tej drugiej tajemnicy Różańca Świętego części chwalebnej Niebowstąpienia Pana Jezusa przypomnieli sobie, za co powinniśmy Bogu dziękować. Co wydarzyło się wielkiego, za co może jeszcze nigdy nie zdążyliśmy podziękować. Przypomnijmy sobie przez chwilę te różne wydarzenia z naszego życia, czy wydarzenia z życia naszych bliskich. Na pewno warto dziękować za to, że się urodziliśmy, za to, że przyjęliśmy sakrament Chrztu, który jest najważniejszy, który jest bramą sakramentu, czyli Chrztu Świętego, ale też później sakrament pokuty, sakrament Eucharystii, Bardzo Was witamy. Na początku wybraliśmy grupę Szandrówki z Chyżnego, największą grupę z Błażowej, z Woli Rafałowskiej. No i teraz Was dziwimy. Myślę, że każdy już sobie przypomniał ważne wydarzenia swojego życia, czy swoich bliskich. W tej intencji w Niebowstąpienia chcemy dziękować. Proszę, aby pierwszą część tajemnicy odmawiały Panie, aby to razem z nami Panowie. Panowie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wszystkim są, tylko się część porozbijała, no to młodzieżówka z dzieciami. Gdzie ja se tu siądę? Patrzę, gdzie ja se tu siądę, ale nie widzę. Miejsce wybawią dominikanie, ale cóż by sami zrobili, gdyby nie było tych, o których mówimy, dobroczyńcy,
dobrodzieje. I tak było nie tylko w przeszłości, tak jest również dzisiaj. Wdzięczni jako klasztor, jako dominikanie, za tych wszystkich, którzy przez lata wspierali i wciąż wspierają to miejsce. Dziesiątek trzeci zesłania Ducha Świętego. Ofiarujmy tych, którzy nie tylko czynią wielkie rzeczy dla tego klasztoru, ale również drobne składają ofiary, czy dają swoją pracę, swój talent, dają swój czas. Pierwszą część dziesiątego odmawiają panowie, drugą panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,